Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment. A dzisiaj zapraszam Was na mega fajny film, na mega przydatny film, czyli organizację lodówki. Niby rzecz prozaiczna, a nie do końca wszystko jest jasne. Pokażę Wam moje triki, co mi się sprawdza. Przede wszystkim jak dbam o lodówkę, aby nie musieć czyścić jej co chwila, bo jest cała zafajdana. Jak pamiętać o tym, co mamy w lodówce, dbać o to, żebyśmy nie musieli z niej dużo rzeczy wyrzucać, ze względu na to, że się na przykład przeterminowały. Pokażę Wam również, jak ja je przechowywuję. Może znajdziecie tutaj kilka inspiracji. No i co? Zapraszam do zrobienia sobie kawy i na odcinek. Zacznijmy może od tego, jak często należy czyścić lodówkę. I tutaj każdy mówi coś innego. Gdy poczytacie sobie artykuły na blogach, które jakby zakrawają o tematy takie właśnie porządkowe, to każdy z nich powie Wam co innego. Dlaczego? Dlatego, że każda lodówka jest trochę inna. Inaczej z niej korzystacie, inne produkty w niej macie, jedne brudzą bardziej, inne brudzą mniej, w inny sposób je przechowujecie. I od tego wszystkiego zależy to, jak często tą lodówkę musimy myć. Trafiłam nawet na bloga, który mówił, bo starałam się zrobić research wcześniej, przygotować się, zobaczyć też, jak to robią inni po prostu. Doszłam do takiego bloga, gdzie pani mówiła, aby rozmrażać lodówkę raz w miesiącu, co jest dla mnie abstrakcją. Artykuł był dodawany niedawno. Aktualnie lodówki nie potrzebują tak częstego rozmrażania, bo i nie ma co tam rozmrażać. Lodówki generalnie same się rozmrażają i tylnia ścianka bardzo rzadko jest zamrożona. Dlaczego ona się mrozi? Do tego dojdziemy. Natomiast z mojej perspektywy ja lodówkę przecieram wtedy, kiedy potrzebuję. Kiedy, załóżmy, wyczyszczę całą lodówkę, robię świeże zakupy, to chcę włożyć je do czystej lodówki. Pewnie powiecie, ej Marta, będziesz nam mówiła o tym, jak gospodarować lodówką, jak ją organizować i pokazujesz nam coś takiego. No właśnie, wszystkie patenty, których ja używam, wyzbyłam się z tej lodówki. I tak ona wygląda po tygodniu użytkowania, gdzie każdy coś z niej bierze, odkłada byle gdzie, nic nie ma swojego miejsca i mamy tutaj miszmasz i bałagan. Dlatego wrócę zaraz do mojej starej organizacji i pokażę Wam, jak to po prostu zrobić. Jak często myję gruntownie lodówkę? Raz na 3 miesiące, 2 razy do roku, 3 razy do roku. Wtedy, kiedy widzę, że lodówka tego potrzebuje. Natomiast ja myję ją cały czas, tak jak mówię, przecieram ścianki, gdy się coś wybrudzi, myję. Myję, 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 żeby nie zostały jakieś resztki potraw, coś, co się nam rozlało, bo to zaczyna śmierdzieć, to zaczyna się psuć po prostu, a tego byśmy nie chcieli. Czego używam do mycia lodówki? Pierwsza rzecz, to do takiego szybkiego przecierania jestem dużą zwolenniczką mycia z jak najmniejszym udziałem detergentów. A jeżeli używamy tych detergentów, to staram się, aby były naturalne bądź przeznaczone do miejsca, do którego je używamy. Pierwsza rzecz to zwykła ścierka i to są ścierki z Wiledy. Ja Wam je recenzjonowałam już lata temu na innym kanale i one świetnie się sprawdzają, super doczyszczają i czyścimy tylko i wyłącznie samą wodą. Wszystkie szkła, szklane stoliki, półki w lodówce, boki w lodówce, płytę indukcyjną doczyścicie bez smug właśnie taką ścierką. I to jest rewelacyjna sprawa. Drugi specyfik, którego ja używam... Już, już, już. To specyfik, który się skończył. Miałam zapas, skończył się zapas, nie ma zapasu. Tutaj Wam wyświetlam grafikę, że jest po prostu taki płyn czyszczący do lodówki. Dlaczego on jest fajny? Dlatego, że zabija też zapachy. Fajnie jakby w cudzysłowie dezynfekuje tą lodówkę. No i trzeci sposób, który jest, który robimy, który wykorzystujemy gruntownie kilka razy do roku, to po prostu wyjmujemy absolutnie wszystko z lodówki i myjemy pod bieżącą wodą. Płyn do naczyń, idziemy do wanny bądź pod prysznic i myjemy całe szkło z lodówki. Rozkładamy całą lodówkę na czynniki pierwsze. Jeżeli chcielibyście taki odcinek z rozkładaniem lodówki na czynniki pierwsze, to zostawcie komentarz w opisie tego filmu. Dzisiaj kwestia organizacji i przez to tylko sobie tak po prostu jakby liźniemy temat czyszczenia tej lodówki.
Tutaj mam organizery, które idealnie sprawdzają się do lodówki. Widzicie pewnie część nowych organizerów? Tak, bo zaopatrzyłam się w kolejne, gdyż część z nich się po prostu zużyła. Mega się porysowała, dwa się złamały, no miały jakby nie były chyba z 2 lata, więc miały do tego prawo. Na co zwracamy uwagę, kupując organizery do lodówki? Oczywiście na to, żeby były po prostu plastikowe, żebyśmy mogli je wymyć w zmywarce pod bieżącą wodą, żeby były łatwe w czyszczeniu i przede wszystkim przeźroczyste. Tutaj mam organizer już częściowo tak jakby zamazany. Lepiej jest, gdy po prostu wszystko mamy prześwitujące. Jak widzicie, te organizery są mocno już, że tak powiem, zdewastowane, bo są używane cały czas. Dlaczego przeźroczyste? Dlatego, że widzimy, co mamy w środku. Jeżeli dajemy tutaj jakieś owoce, mozzarellę, ser, cokolwiek, to widzimy, co tutaj wewnątrz mamy. Jeżeli byłyby to organizery w jakimś kolorze, po prostu z litego plastiku, który nie prześwituje, no to zapomnimy generalnie o tym, co w tych organizerach jest, a przecież nie o to w tym wszystkim chodzi. Dlaczego organizery są fajne? Raz, dlatego, że możemy podzielić lodówkę na części. Możemy podzielić jogurty osobno, masło osobno. No, wszystkie produkty będą miały swoje miejsce. Dodatkowo, jeżeli na przykład potrzebujemy warzywa, wyjmujemy cały organizer z warzywami, dajemy sobie na blat, nie musimy mieć długo otwartej lodówki, gdzie latem, no to lodówce naprawdę nie służy. Kolejny plus przemawiający za tym. Dodatkowo, jeżeli mamy na przykład otwarte masło, jakiś otwarty ser, który tam gdzieś jest, może wypaść, albo jakąś kiełbasę, kabanosy, cokolwiek, wkładamy ją do takiego organizera, bo na przykład kiełbasa jest sucha, nie potrzebuje być zamknięta, tylko ona w lodówce po prostu może sobie tak egzystować. Nie brudzimy naszej lodówki, przez co lodówka jest łatwiejsza w czyszczeniu i dłużej tą czystość utrzymuje. Bardzo ważny argument, na przykład jeżeli macie kapustę kiszoną, ogórki kiszone, małosolne w woreczkach, to lubi czasami przeciekać, pomimo tego, że niby jest dobrze, solidnie zamknięte, to wszystko przecieknie po prostu do tego. Fajne? Fajne, bo nie brudzi Wam lodówki, nie zalewa półek niżej, nie zalewa tyłu lodówki, a gdy generalnie wyleją Wam się takie ogórki, no to po ptokach wszystko musimy myć. Więc tak, jak najbardziej to jest świetny argument za tym, żeby w takie organizery się zaopatrzyć. Nie używamy organizerów drewnianych, skrzyneczek, bo to wszystko w lodówce będzie chłonęło zapach. Chyba powiedziałam wszystko. Jeżeli macie jakiś dodatkowy argument, to koniecznie napiszcie w komentarzu i jestem bardzo ciekawa, czy używacie tego typu organizerów właśnie w swojej lodówce. Podstawowe organizery mamy przerobione. Teraz kolejne rzeczy, które mogę Wam tutaj zaproponować i fajnie się Wam sprawdzą, których sama użyłam i pokażę kilka, które są zupełnie bez sensu. Dobra, pierwsza rzecz, która fajnie organizuje na lodówkę, to tego typu organizery, które dzielą się na kilka pudełek po prostu. Jeden na drugim. I możemy w tym organizerze włożyć na przykład na dół ser, na górę szynkę. Jeden, drugi zamyka. Smaki, zapachy się ze sobą nie mieszają. I mamy przykrywkę. Gdy robimy na przykład kanapki dzieciom do szkoły, do pracy czy cokolwiek, wyjmujemy cały taki organizer i mamy generalnie już wszystko przewidziane pod kwestie kanapek, więc robimy to szybko, łatwo i przyjemnie, a potem całość wkładamy do lodówki. Oczywiście ja chcę podkreślić, że jestem ogromną zwolenniczką pojemników plastikowych w lodówce, również przeźroczystych. Przechowuję w nim na przykład obiad, który został dzień wcześniej. Zamiast wkładać całego garnka, który zajmuje mnóstwo miejsca, przekładam po prostu do pojemnika plastikowego i załóżmy gulasz, bigos, cokolwiek mam na kolejne dni. Porcjuję, przekładam albo robię sobie gotowe obiady, które tylko odgrzewam na następny dzień. Mamy małego pomocnika i właśnie chciałam pokazać kolejny pojemnik, który według mnie jest świetną opcją i warto go mieć u siebie w domu. To takie pojemniki, czy to na cebulę, czy na awokado, na przykład na resztkę pomidora, połówkę i tak dalej. Właśnie Mikołaj zobaczył awokado, a on uwielbia awokado, więc pokażę Wam, jak to wygląda, zapraszam Was tutaj bliżej. To mamy po prostu taki pojemnik, szkoda, że on nie jest zupełnie przeźroczysty, no ale wiadomo, że jak jest w lodówce, to w środku coś tam jest. I do niego wkładamy po prostu połówkę awokado. Dzięki temu ono nie ciemnieje tak szybko, bo nie ma tyle dostępu powietrza. Jest cały czas świeże i nie schnie. Pojemnik na awokado, ja Wam postaram się to wszystko pod spodem podlinkować.
Przedostatnia rzecz, którą chcę Wam tutaj pokazać, to kultowe woreczki z IKEA. Są to woreczki strunowe, które możecie zapakować wielokrotnie i przede wszystkim do środka nie dostaje się powietrze, więc produkty zachowują świeżość o wiele, wiele dłużej. Zarówno fajne do mrożenia, jak i do trzymania w lodówce. Możecie kilka razy, załóżmy nawet śniadanie w nim przenosić. Wyczyścić sobie ten woreczek i używać go ponownie. Zresztą tak mówicie, że bardzo często robicie, żeby nie generować śmieci, to taki woreczek sobie umyć, wysuszyć i ponownie użyć. I ostatnia rzecz, która jest dla mnie rewelacją, to pojemniki, które kupiliśmy bardzo dawno temu. Ja już Wam o nich wspominałam. To są po prostu pojemniki z taką ala gumką. Dość dobrze zamykają się, bardzo dobrze się zamykają. Są wręcz, bym powiedziała, że hermetyczne. Nie przepuszczają zapachu na zewnątrz. Co w nich jest takiego fajnego? Jak widzicie, mamy tutaj coś na zasadzie słoika z sitkiem. Jeżeli przechowujecie oliwki, ogórki kiszone, ogórki konserwowe, taki pojemnik jest naprawdę rewelacyjny. Jeżeli coś musi być w zalewie, a nie chcecie dłubać, wylewać tej zalewy, bo na przykład nie zjecie wszystkiego od razu, a nie chcecie mieć otwartej puszki w lodówce, tylko wolicie mieć coś zamkniętego, to tutaj wybieramy sobie ile potrzebujemy i z powrotem wkładamy całość do zalewy. Wszystko zamykamy szczelnie, przez co nie wychodzi nam z tego zapach i cała lodówka na przykład nie pachnie korniszonem. Teraz przejdziemy sobie do lodówki i będziemy ją opróżniać. Wszystko to tutaj mam, cały ten bałagan i rozgardiarz, który tutaj się znajduje, będę wyjmowała, selekcjonowała, układała i potem pokażę Wam, gdzie co ma być. Najpierw, zanim jeszcze to wyjmę, to pokażę Wam, co tutaj jest nie tak w tej lodówce, pomijając fakt, że wszystko. Nie ma tutaj żadnego sensu. Rzeczy odkładane są byle gdzie, byle jak, byle wsadzić. Jogurty są w trzech miejscach. Jajka są w trzech miejscach. A nie, to są akurat śledzie. Tak nie powinno być. To jest jak dla mnie miejsce, pierdolnik całej lodówki, nie? Bo inaczej nie powiem. To jest wrzucane, mój mąż szczególnie kocha tą, ja staram się rozgarniać to po góra-dół, natomiast mój mąż wrzuca to wszystko. To robił kanapkę z mielonką, majonez zawsze jest na drzwiach, natomiast jest wrzucone, bo na wysokości wzroku. To jest taki merchandising lodówkowy. Więc teraz sobie to wszystko wyjmiemy i żeby nie było czegoś takiego, że wasi domownicy w zależności od wzrostu wrzucają na półkę, którą jest najwygodniej im upchnąć rzeczy, które aktualnie trzymają w rękach, żeby pozbyć się tej sytuacji z naszego domu, pokażę Wam, co tutaj zrobić. Natomiast najpierw musimy wszystko powyjmować. I też Wam pokażę, jak ja układam rzeczy w lodówce. To też jest kwestia sporna, powiem Wam. Ile ludzi, tyle opinii, ale jest kilka takich podstawowych zasad, którymi warto się kierować podczas układania rzeczy w lodówce ze względu na chociażby temperaturę, którą mamy na różnych półkach w lodówce, ze względu na wilgotność, że w szufladzie, którą właśnie Mikołaj otwiera, jest na przykład po prostu bardziej, jest wyższa wilgotność. I tam przechowujemy na przykład, nie wiem, warzywa i owoce, no nie? Bo one taką wilgotność potrzebują i lubią. Kolejna rzecz. To taka organizacja lodówki wyzbywa nam tego, że kupujemy masę rzeczy, bo zapominamy, że w lodówce już to jest. Wszystko wyjęłam z lodówki, jak widzicie, jest totalny miszmasz. No i tak to wygląda też w lodówce, gdy rzeczy nie są zorganizowane. Ja Wam pokażę, jak lodówka wygląda po wyjęciu tego wszystkiego bez organizatorów. Półki są po prostu brudne. I tutaj zaproszę Was bliżej. Chcemy uniknąć tego, żeby półki wyglądały właśnie tak, że cały czas coś gdzieś leży. Z tyłu coś się przykleiło, bo nie ma organizacji i rzeczy czasami opierają się po prostu. Nie wygląda to dobrze. Wiadomo, lodówka jest cała po prostu do mycia. Podzieliłam mniej więcej rzeczy z lodówki na kategorie. Mamy tutaj nabiał, mamy tutaj mięso, szynki, mamy owoce, warzywa, rzeczy w słoikach, rzeczy otwarte, rzeczy zamknięte. Gdy nie wiemy, co mamy w lodówce i produkty znajdują się w różnych miejscach, to wygląda to tak, że tutaj mamy trochę jajek, tutaj mamy trochę jajek, o i tutaj mamy całe świeże jajka. Także wiecie, o co chodzi. Właśnie o to chodzi, żeby wiedzieć, co mamy w tej lodówce, nie kupować drugi raz tego samego i żeby nam się to po prostu nie psuło. Ja teraz będę przekładała to do organizerów i gdy już wszystko sobie poukładam, to opowiem Wam co i jak.
It's the coldest hand that run down this land where the ocean lands. It's the tallest sound, the damn smallest crowd. Teraz zdradzę Wam bardzo ważny i przydatny patent, który powinniście wykorzystać u siebie w lodówce bez wyjątku. Chodzi o to, gdy mamy kilka rzeczy tego samego rodzaju. Na przykład macie kilka jogurtów naturalnych, ja tutaj mam kilka mozzarelli. Układamy je w takim organizerze od rzeczy z najkrótszą datą przydatności i im dalej, tym ta data przydatności jest dalsza. Czyli zobaczymy na podstawie tutaj tej mozzarelli. Nie sugerujcie się datą z mozzarelli, ponieważ odcinek nagrywany jest po prostu wcześniej. Tutaj mamy 8 luty, kolejna mozzarella 16 luty. Później mamy 16, 21 i 21. Rozumiecie? Te mamy najdalszą datę przydatności, więc dajemy je na sam koniec tego naszego organizatora. I im data się zbliża, bliżej jest końca, tym mamy ją bliżej i wykorzystujemy rzeczy po kolei, tak żeby nie traciły świeżości. Jeżeli mamy miszmasz, to bierzemy tą, którą mamy pod ręką. I potem może się okazać, że wzięliście tą, która jeszcze mogła poleżeć w lodówce, a ta, której data przydatności kończy się na przykład za 2 dni, leży w lodówce, no i gdy sięgniecie po nią drugi raz, to już po prostu będzie przeterminowana. But the hearts break loud. Mam tutaj parę patentów takich swoich na przechowywanie warzyw i owoców, aby były one świeże w lodówce. Ale tutaj potrzebuję od Was motywacji. Będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnicie ten film u siebie, zostawicie kciuka w górę, subskrypcję, komentarz, cokolwiek, żebym wiedziała, że tego typu materiał Wam się podoba. Pokażcie go swoim znajomym, nawet Mikołaj podrzuca mi telefon, żeby Wam o czymś przypomnieć i wtedy taki film z trikami, aby zachować świeżość naszych produktów, owoców, warzyw, bo o to chodzi, pojawi się tutaj na kanale. Ja będę miała od Was motywację, aby Wy będziecie mieć naprawdę fajny materiał. I teraz przychodzę z układaniem kolejnej części. Największa sporna kwestia świata to pomidory trzymać w lodówce czy nie. I słuchajcie, tutaj jest ile ludzi, tyle opinii. Ja spotkałam się z tym, że pomidory w lodówce szybciej się psują, z czym się absolutnie nie zgadzam, biorąc pod uwagę moje kilkuletnie doświadczenie, że pomidory w lodówce przestają smakować, traci się ich smak i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie nie, jeżeli kupicie dobre pomidory, przynajmniej w moich kubkach smakowych, one totalnie nie tracą aromatu i smaku. Według mnie pomidory spoko, przechowujmy je w lodówce na tej średniej półce. Dlaczego ja przechowuję te pomidory w lodówce? Dlatego, że ja lubię twarde i jędrne pomidory. Gdy zostawiam je na blacie, to one w momencie dla mnie robią się miękkie i mi one zupełnie nie smakują. Umówmy się, pomidory są przewożone w temperaturze chłodnej i gdy przynosimy je do domu, nie mówię tutaj o pomidorach, które zrywamy z krzaka, mamy swoje własne pomidory. Tutaj kwestie przechowywania są zupełnie inne niż te, które kupujemy w warzywniaku czy w markecie. One już mają za sobą drogę w chłodni. I gdy wyciągamy je, to musimy je po prostu szybko zjeść, gdy mamy je na blacie. A u nas pomidory po prostu są trochę dłużej niż 3 dni. Kupujemy ich trochę więcej, kupujemy ich na zapas, nie jeździmy tak często do sklepu, więc w lodówce one zdecydowanie dłużej zatrzymują swoją świeżość. Zarówno pomidory zwykłe, jak i pomidory koktajlowe. But the hearts break loud. Gdy już każdy z nas wybrał swoją indywidualną drogę w kwestii przechowywania pomidorów w lodówce czy nie, powkładajmy wszystko do środka i Wam pokażę, powiem co i jak. Stick with me and I will guarantee you'll never last alone the crowd with me. Teraz pokażę Wam, jak lodówka wygląda przed i po. Także zapraszam do mojej lodówki.
Zobaczcie, jak ładnie wyglądają półki, gdy mamy w nich organizery. Byłoby już ekstra dobrze, gdyby wszystkie były jednakowe. Wtedy kwestie wizualne są po prostu, aż karmią nasze oczy wręcz. Ale to już nie ma znaczenia, i czy te organizery wszystkie będą takie same, czy nie. Grunt, żeby spełniały swoją funkcję. I jak przechowujemy? Przechowujemy tak, jak pozwala nam również lodówka. Generalnie zasada jest taka, że na górze panuje najniższa temperatura, więc przechowujemy tutaj produkty mleczne, jogurty, sery, jajka, nabiał. Wiecie, produkty mleczne to i mleko, ale zmieśćmy tutaj karton mleka. No nie no, generalnie każdy karton mleka zostawia sobie tutaj na drzwiach, bo jego wykorzystujemy bardzo szybko, no nie? Ja mam wysoką lodówkę. Cały słup to jest tylko i wyłącznie lodówka, więc tutaj mam trochę inny podział. Zazwyczaj lodówka jest gdzieś dotąd, a w dół mamy zamrażalnik. Ja tutaj dalej mam półki lodówkowe, więc do czego środkowa półka? Do produktów, które zużywamy najszybciej. Na przykład gotowe obiady, mięso, szynki, które zużywamy na bieżąco, które mają krótki termin przydatności, są na wysokości wzroku, od razu je widzimy i wiemy, co tutaj mamy. Jakieś parówki, co szybko zjadamy, resztki, które gdzieś tam nam zostały, coś, z czego mamy przygotować obiad na drugi dzień, wszystko znajduje się właśnie na środkowej półce. Na dolnej półce, tutaj jak zobaczycie, ja mam dalej produkty, które szybko zużywamy. Ten przedział u mnie w lodówce jest dość szeroki. Więc mam tutaj jeszcze jakieś, tutaj mam obiad, sery, które bardzo szybko u nas idą, bo my zużywamy bardzo dużo sera, szczególnie w tych wiórkach. Mamy tutaj warzywa. I z tymi warzywami to też jest tak, że generalnie powinniśmy przechowywać je w szufladzie. I najlepiej osobno żółte, osobno czerwone, osobno owoce, osobno warzywa. Chciałabym zobaczyć taką lodówkę, która ma pierdyliard szuflad, żeby każdy warzyw sobie osobno podzielić, nie? Nie ma takich półek. Tym bardziej, że my mamy jedną szufladę, więc warzywa znajdują się tutaj na ostatniej półce. Tutaj mamy sałatę, którą przechowuję w lodówce, bo wtedy jest o wiele dłużej świeża jędrna i nam służy. Mamy tutaj winogron, borówki, wszystko jest zamknięte. Wszystko jest też tutaj łatwo dla nas dostępne, ale to jest generalnie miejsce, w którym możecie przechowywać surowe ryby, surowe mięso. Ja nie przechowuję surowego mięsa w lodówce w ogóle. Ja je albo od razu robię, albo je po prostu mrożę. Chyba, że je rozmrażam, no to wtedy inna sytuacja, daję je na środkowe półki i tam je rozmrażam, żeby nie zapomnieć o nim. Natomiast tutaj ta półka, która jest przeznaczona niby na mięso, mi służy właśnie dalej jako półka podręczna. No i na samym spodzie ja mam szufladę, więc mamy tutaj jakieś wyskokowe trunki. I oprócz tego, ponieważ tutaj mam na to miejsce, oprócz tego mamy tutaj kolejną część warzyw. Tak jak mówiłam, w tym miejscu wilgotność jest najlepsza, więc najfajniej byłoby na przykład sałatę trzymać tutaj. Natomiast moja szuflada nie do końca mi na to pozwala i ze względu na Mikołaja również, bo on bardzo często do tej szuflady zagląda. Więc tak to wygląda u mnie. Wiadomo, że każdy troszeczkę dopasowuje tą lodówkę do siebie. Co dajemy na drzwiach? Na drzwiach dajemy rzeczy, które nie muszą mieć wysokiej temperatury. Dlaczego? Dlatego, że gdy otwieramy lodówkę, to ta część jest na zewnątrz, więc ona łapie różne temperatury. To, co znajduje się w środku lodówki, ma mniej więcej temperaturę stałą. Natomiast te rzeczy tutaj są narażone na tą zmianę temperatury i ta temperatura jest po prostu wyższa niż wreszcie lodówki. Co dajemy tutaj na górę? Ja mam tutaj taką półeczkę, która jest zamykana. Dlaczego ona jest zamykana? Dlatego, aby ta temperatura trzymała się w niej lepiej. Więc tutaj wkładam małe słoiki, które są już otwarte. Jak drzemy, jak chrzan, musztardę. Coś, co już, wiecie, jest rozpoczęte, napoczęte, zaczynamy tego używać, ale fajnie, żeby miało mimo wszystko niższą temperaturę, żeby nam się nie popsuło. Tutaj mamy taką dodatkową półkę, natomiast kolejna to sosy, octy, dodatki, tabasco. No jak widzicie, wszystkie sosy po prostu znajdują się tutaj na drzwiach. One nie muszą mieć takiej niskiej temperatury i tak samo możemy tutaj na drzwiach trzymać masło. Potem mamy kolejne słoiki i po prostu drzwi lodówki są po to, aby trzymać na nich właśnie takie rzeczy. Na samym spodzie mamy mleko, sok i tak dalej. Tutaj mamy wszystkie jakieś rozpoczęte słoiki. Mniej więcej tak to się przedstawia. Jak to wygląda w życiu?
każdy z nas wie. Tak piękna lodówka zawsze jest generalnie zaraz po wysprzątaniu. Niemniej takie organizery pozwalają nam zachowywać tą organizację na dłużej. Bo gdy wchodzimy do lodówki, załóżmy rozpakowujemy zakupy, to wiemy gdzie co mamy i wiemy gdzie mamy coś włożyć. Gdy kupujecie dodatkową szynkę, wkładacie ją tam gdzie macie szynkę. Parówki tam gdzie parówki. Gdy dokupujecie jogurtu, wkładamy go na tył, przesuwamy wszystko do przodu. I ma to wszystko ręce i nogi. Wiecie co tutaj macie? Macie czysto, przede wszystkim jak się coś wyleje, to wszystko zostaje w organizerach. Możecie umyć taki organizer, włożyć do zmywarki, wsadzić go z powrotem. W lodówce po prostu pachnie. I jest nawet bardzo przyjemny. No chyba nie masz zamiaru tego wyrzucić. Wiesz, że nie wolno? Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. Zwróciłam uwagę na kilka rzeczy i zachęciłam Was do robienia tego wszystkiego w ten sposób. Tak jak mówiłam wcześniej, napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście film odnośnie mycia lodówki, a może macie jakieś inne pytania, które fajnie byłoby tutaj poruszyć. Wow! O to chodzi, tak? A my się teraz żegnamy z Wami i widzimy się już za niedługo. Pomachamy im, papa? Pa, pa. Te linki, które udało mi się znaleźć, daję Wam w opisie filmu.